po lewej stronie. Prawo. Po lewej stronie. Super bolid sportowy, firmowy, dotarł na miejsce. MOK Kraków. I zobaczymy, zaraz tam się już coś dzieje fajnego. Jeszcze trochę mokro, także mam nadzieję, że podeschnie trochę od słoneczka. Dalej nie pójdzie, chyba. Proszę dokończyć. Czy na siebie pamiętam? Nie. Tutaj było blisko. Spodobało się auto. Najciekawsze chyba z tych wszystkich, bo jechałem GTR-ów, Solarów. Jeszcze Ariel, to jest bardzo, bardzo fajny motor. Może następnym razem, jest jeszcze bardziej ekstremalny, nie? Tak, bardzo wymagający, tam jeszcze
dużo, dużo bardziej tego, ale też naprawdę jest piekielnie. Dobra, dzięki. Dziękuję bardzo. Będę tak nagrywał. Dobrze, że zabrałem swój kask i zabrałem rękawice specjalne, wełniane do jazdy torowej. Jeszcze nas nie wpuszczają na tor, bo mówią, że takiej mocy to nie ogarniesz i czekamy, aż przeschnie trochę, bo na razie takie słabsze fury jeżdżą, jakieś Ferrari, Lambo. No niestety tylny napęd wymagający, no i te konie 600 N, także musimy czekać. A tu był wcześniejszy GTR. Przejazdy Lambo, tylko dwie osoby jechały Mustangiem. Zresztą Porsche 4S też jakoś nie miał ubrania. Troszeczkę do tyłu. No, on jest troszkę specyficzny, bo jest wysoko, jest też troszkę ciężko go sobie ustawić. Bo jednak musisz w miarę dosięgać do sprzęgła, ale też, żeby nie było ci za ciasno tutaj, żebyś mógł sobie swobodnie kręcić. Mamy jeden przejazd, nie? No jest. No sobie odpal, a to normalnie z kluczyka odpalamy, jest na luzie. I tak, standardowo, tak jak pewnie kolega ci tłumaczył w Nissanie, ja będę ci podpowiadać, jakie są zakręty, gdzie hamować, gdzie dodawać gazu. Oczywiście dla mnie ważne jest to, że trzymał dwie ręce na kierownicy, za 15-3. Praktycznie każdy zakręt na to, że jesteś w stanie pokonać, nie odrywając rąk, ewentualnie też nawrót przy latarni. Nie mogę krzyżować, bo w razie co gdyby nas uślizgnęło, bo jak wiesz, tor jest jeszcze niepodobny, mimo że mamy napęd na kierownicy, to tutaj, no praktycznie systemy są troszkę ograniczone i on potrafi się uślizgnąć. Okay. Albo przodem, albo tyłem, w zależności jak jest ustawienie samochodu. Więc na to po prostu reagujemy zawsze tą kierownicą w drugą stronę. Biegi będziemy zmieniać gdzieś przy 5000, więc drugi bieg, trzeci bieg, to na spokojnie. Oczywiście nie masz problemu z jeżdżeniem z manualem. Nie, nie, no, przyzwyczajony jestem. Idę jednego i drugiego. Gorzej w drugą stronę, jak ludzie automatycznie jeżdżą, a potem z manualem, tak. Staraj się patrzeć też daleko przed siebie, będziesz widział te zakręty. Dobra. Już jedno okrążenie było, więc trochę łatwiej ci będzie. To co mogę to? Tak. Pokaż mi tylko, co dla ciebie znaczy mocne hamowanie. Okej, taka, żeby noga była napięta. W razie co, jak ja panikuję, to dopiero panikuję. Aha, dobra, Raczej wiesz, zachęcam do tej szybszej jazdy. No co, jedyneczka i podjeżdżamy sobie. Sprzęgło ma takie z wyższych obrotów, czy tak? Nie, 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 tak troszeczkę. O, właśnie, tak. Idealnie. I tu czekamy sobie, tak? Tak, poczekamy sobie, zrobimy sobie odstęp, wiesz, staramy się tak jeździć, żeby sobie nawzajem nie przeszkadzać, żeby każdy miał taki luźny swój przejazd. No to... Wiem, że to jest tam jedno okrążenie krótko, ale zawsze jest takie, wiesz, taka namiastka sobie... No tak, no najlepiej to by było, tak mówię, 4-5, to tak myślę, że te końcowe byłyby już takie... Poczekaj chwilkę, zostawimy sobie odstęp. No jeszcze chwilkę, żeby go nie dogonić, nie? Tylko sobie spojrzę tam... Dobra, gotowy? No to jedziemy. Prawy zakręt, a potem długi lewy. Gaz.
Gaz. Aha, za wcześnie, dobra. Zostań na dwójce. Gaz. 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 Opuść. Gaz. Prosty kierownicy. Gaz. Śmiało, 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 mocno. Hamowanie prawe i lewe nawrót. Troszkę gazu. I teraz przyhamuj. Gaz, 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 śmiało, śmiało. Kurczę, inaczej reaguje. Tak, trzeba się przyzwyczaić do tego turbo. Wysoko obrotowy jest. Gaz, 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 nawrót będzie. Gaz, hamowanie i nawróć. Już się tak ślizga trochę. I gaz. I śmiało, 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 śmiało. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Lewy. I gaz. Prosto krawica. Gaz, gaz, śmiało, śmiało, śmiało. I nie. On. Gaz. Prawą stronę. Gaz. Hamowanie. I tutaj ciesiątko. Dwójeczka. Ciesiątko. Jeszcze omijamy, omijamy, omijamy. A, on zostaje. Tak, 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 tak. Żeby nam nie przeszkadzał. I gaz, 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 gaz. I tutaj zjeżdżamy. Mało pani, co jeszcze? Jadyneczka. I sobie daję. I kurwa sobie tak, wiesz, troszeczkę jakby więcej pozwolić. Ale wydaje mi się, że szybciej niż tamty. Wiadomo, że to tak... Że szybciej przejechałeś. To jest bardziej podobne do takiego cywilnego. Tak, chyba nie gaś. Właśnie po takich jazdach może mój sobie chwilkę odpocząć. Nie na razie, tylko po to. To się nie mieści. Mieści się. Mało bliżej, można to. Tak, mogę. Nic nie widzę. Ach, to już tak, to jest pana. Juruś, do mnie. Smoki, czy to będzie? Smoki! Smoki. Czy fajne. Powiem ci, że fajna czapa. Smoki, czy co to jest? Smoki. Kurczę, fajne. Powiem ci, że fajna czapa.
Noga na hamulcu widzę, jest. Jest. Włączamy sobie automat i... Szyby zamykamy, czy? Jak najbardziej. Tak. Na razie powolutku do lewej i tam za KTM-em się ustawiamy. KTM za chwilę pojedzie, jeszcze tylko sprawdzę, czy w miarę można wyjechać. No pewnie czekacie, żeby trochę przesuwać jeszcze, tak, na KTM. No tak, bo jest, w ogóle jest bardzo ślisko. Wykradajemy to już. Dobrze, podjeżdżamy się do przodu i tak troszeczkę do lewej strony. Będzie lepiej widać, czy tam coś z lewej nie jedzie. Dobra, pustą, to my jedziemy w prawo. Pośmiało, my w prawo wyjeżdżamy. Jest w automacie pełny, tak? Tak jest, tak. Do prawej bliżej i na wyjściu więcej gazu. I na wyjściu więcej gazu dodajemy. Przed zakrętem warto nogę na hamulec położyć, złamać go do zakrętu, no i znowu gaz. Szukamy już gdzieś tych łańcuchów, to wtedy wiemy, że to koło będzie miało lepszą przyczepność. I gaz do lewej, hamujemy i już do prawej, bo to masa musi tam zapracować. Już do lewej. Mniej gazu i teraz gaz. Do lewej, hamujemy, mocny skręt w prawo i gaz. Zmniejszamy tylko troszeczkę skręt, dalej w prawo lecimy. I teraz zawracamy w lewo, hamujemy i do lewej. I znowu delikatny gaz i dalej łukiem w prawo lecimy i gaz. Na prosty proponuję przyhamować do lewej i dalej prosto. Kąt 90 stopni, uwaga, zakręt, hamujemy. Już głowa w lewo, patrzymy co tam się dzieje za zakrętem, prostujemy koła i gaz. Na prosto polecimy. Bliżej prawej strony, tu będziemy zawracali. Hamujemy mocno, mocno. Mocniej hamowanie, mocniej, mocniej hamujemy. Nawrotka, tak? Tak jest. I dalej łukiem w prawo. No jeżeli to jest jedno, to nie dojeżdżamy. Spina się momentalnie. No niestety. Pierwsze tak zapoznawcze powinno być. Hamujemy, żeby tutaj nie wylecieć. No i gdzieś tam przed... Nie, do przodu, do przodu, do przodu. Do przodu? Do przodu. Tak, albo przed Ferrari. Możemy aż pod namiot podjechać. Okej. Okay. Tylko mocno do prawej. Uwaga, żamy tylko na trawnik, żeby nie najechać do trawnika. Równamy go. I do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Jeszcze. Jeszcze kochacie. Powiem wam w podsumowaniu, że zabawa naprawdę fajna, fajny pomysł na prezent. Tak normalnie pewnie szkoda było kasy wydać, żeby sobie taką przejażdżkę kupić, natomiast prezentowo jak najbardziej. Natomiast no, powiem szczerze, że KTM, ten Ariel robią wrażenie. Jest tam czuć faktycznie tą prędkość, przez to, że jest otwarty też na dworze. Jeśli chodzi o super samochody, na pewno fajna zabawa, adrenalina. Można się przejechać tym, co normalnie się ogląda gdzieś na targach. No i przede wszystkim trzeba by kupić kilka kółek, żeby pierwsze przynajmniej mieć takie zapoznawcze, drugie troszkę szybciej i dopiero przy trzecim, czwartym coś próbować. Natomiast przy takiej pojedynczej przejażdżce, no to mówię, ciekawe doznania, natomiast nie ma mowy tutaj o jakimś szaleństwie. Nie bardzo rozumiem, dlaczego naszej super wyścigowej, służbowej fury nie wpuścili na tor, może innym razem, a tak na serio to muszę się dowiedzieć, czy są track day'e. Bo ciekawie było swoim autem, niekoniecznie akurat tym, przejechać się i zobaczyć, sprawdzić swoje umiejętności. Widziałem, że jest też płyta poślizgowa. A już niedługo zapraszam na kanał, będzie przejazd gokartem, pewnie kilka rundek i będzie też terenówką gdzieś pod Krakowem. Zobaczymy, jak to wyjdzie.